drogi przyjacielu. Usiądziesz z wrażenia, jak opowiem ci, co mnie dzisiaj spotkało. Jadę sobie, jadę, a tu klaps. Auto wysiadło. Dobrze, że w łopusznie, a nie na jakimś odludziu. Wysiadam. Oczom własnym nie wierzę. Pałac. Prawdziwy pałac. Patrzę, w parku jacyś ludzie. Myślę sobie, pewnie jakiś gość kupił posiadłość. Geodeci mierzą, budowlańcy robią przy fontannie. Idę do wejścia. Wchodzę. Rany. Prosto w ręce policji. Już po mnie, myślę. Wpadam w pierwsze lepsze drzwi, a tam jeszcze gorzej. Sąd. Z wrażenia zemdlałam, ale ocucili mnie. Kiedy się ocknęłam, podeszła do mnie dziewczyna i powiedziała: jesteś bezpieczna, to szkoła. Zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 5. Uczniowie z liceum o profilu policyjno-prawnym właśnie mają lekcje. Nowa koleżanka oprowadziła mnie po pałacu. Obejrzałam szatnię, w której każdy uczeń ma swoją szafkę, świetnie wyposażone sale lekcyjne. Podejrzałam lekcje biologii, chemii, mechaniki, historii i matematyki. Trzeba przyznać, na takich zajęciach nie ma nudy. Byłam też na praktykach. Chłopaki zacierali tynk, remontowali klasę, dziewczyny piekły bułeczki na moją kolację. Fryzjerki zrobiły mi ekstra uczesanie i makijaż. Chwilę potem zostałam zaproszona na spotkanie z uczniami należącymi do Młodzieżowej Rady Powiatu. Młodzieżowa Rada Powiatu działa bardzo prężnie w naszej szkole. Z inicjatywy naszej rady powstał już bufet szkolny. Jest zaplanowany także wyjazd do domu dziecka w dniu 1 czerwca bieżącego roku. Będziemy też starali się o renowację boiska szkolnego przy naszej szkole. Z przyjemnością wysłuchałam ich pomysłów. Jakież było moje zdziwienie, gdy na szkolnym korytarzu zauważyłam kolegę mojego taty. Dowiedziałam się, że jest uczniem pałacu, a konkretnie szkoły dla dorosłych. To nie koniec atrakcji. Czekało mnie jeszcze spotkanie z uczniami, którzy wrócili z Hiszpanii. Pięknie opaleni, pełni wrażeń, opowiadali o wspaniałej przygodzie swojego życia. Pałacu nauczyciele dbają o rozwój naszych zdolności i umiejętności. Zawsze możemy na nich liczyć, a najlepsi nas otrzymują nagrody, takie jak laptopy, darmowe wyjazdy i wycieczki czy MP4. Potem poszłam do internatu. Tam zajęły się mną dziewczyny z hotelarstwa. Zarezerwowałam pokój. Technicy technologii żywności przygotowali mi pyszny obiad z deserkiem. Barmani, którzy niedawno wrócili z Zakopanego, gdzie uczestniczyli w darmowym kursie barmańskim, zaserwowali orzeźwiające napoje. Po obiedzie spotkałam się z uczniami architektury krajobrazu. Na pamiątkę dostałam portret oraz szkic. Wykonano też wstępny projekt mojego ogródka. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie zabytkowe auto, którym udałam się na przejażdżkę. Kierowcą był oczywiście uczeń pałacu, który za darmo zrobił sobie w szkole prawo jazdy. Moim zepsutym samochodem zajęli się chłopcy z technikum mechanicznego. Na jutro będzie gotowy. Super są ci ludzie z pałacu. Nakarmią cię, zabawią, zrobią ci fryzurkę i makijaż, naprawią auto, wyremontują dom, zaprojektują ogród, udzielą pierwszej pomocy, a nawet przenocują. Gdzie będzie lepiej? Jesteśmy uczennicami drugiej klasy liceum ogólnokształcącego. Obecnie uczestniczymy w projekcie informatycznym, który w przyszłości pozwoli nam zdobyć lepszą pracę. Również w ramach projektu mamy zajęcia z pedagogiki, psychologii oraz z doradztwa zawodowego. Umożliwią nam one lepszy wybór drogi życiowej. Ta szkoła pozwala nam rozwijać swoje umiejętności oraz zainteresowania. Cieszymy się z wyboru tej szkoły. Pisałam na szkolnym komputerze, bo mój laptop padł, ale informatycy już się nim zajęli. Drogi gimnazjum.
Gimnazjalisto, przed Tobą wybór szkoły średniej. Zanim wybierzesz, pomyśl, wybierz dobrze. I Ty zasługujesz na pałac. Zapraszam!